Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Nagrywam ten odcinek, ponieważ trochę się zmieniło ogólnie w hodowli, w gospodarstwie. Chciałem wam trochę poopowiadać, co się zmieniło, na co warto zwracać uwagę i przede wszystkim, co u nas nowego się pojawiło, bo myślę, że to jest dość ciekawe, także tutaj zapraszam. Słuchajcie, pierwsze i co najważniejsze to oczywiście nowy kogut, który jest w hodowli. Dobrze się chowa, dobrze się trzyma, jest już z nami parę dni. Praktycznie po jednym czy po dwóch dniach już się przyzwyczaił do tych kurek, już teraz sobie razem z innymi kurami żyje. O dziwo, ten starszy kogut na niego nie skacze, chyba ze względu na to, że po prostu jest na tyle dorosły, że raczej jeden z drugim się za bardzo nie biją, bo ten już jest w takim wieku, że po prostu mu ustępuje. Natomiast oprócz tego kogutka, słuchajcie, idę wam pokażę, co tutaj ciekawego się zmieniło. Co mamy nowego, ponieważ doszły, słuchajcie, do naszej hodowli króliki, o których wam jeszcze nie mówiłem, a myślę, że warto by było co nieco powiedzieć, bo wiem, że są tu entuzjaści królików, nawet na temat królików mamy coś dla was nagrać, więc też na pewno taki odcinek się pojawi. Tutaj nic nie ma w tej klatce, w tej też nie, o, ale tutaj mamy, słuchajcie, trzy króliczki, które kupiliśmy. Teraz już są trochę większe, bo tam nie nagrywałem odcinka za bardzo, ale są właśnie trzy króliczki. Jedna królica i dwóch samców. No i tutaj mamy tego królika, którego pamiętacie. Mogę otworzyć, żeby wam właśnie pokazać, jak to wygląda. O, tutaj właśnie jest ten królik duży, który był wcześniej już. To już jego na pewno znacie z innych odcinków. Natomiast generalnie mamy te trzy króliki, słuchajcie, które są właśnie tutaj. Też może otworzę, wam pokażę. Nie wiem, czy nie wylecą. Nie powinny. O, tak to się przedstawia. Proszę bardzo. Króliczki są dość łatwe w hodowli, słuchajcie. Też tutaj nie trzeba żadnego ogrzewania im montować. Zresztą każdy dobrze zdaje sobie z tego sprawę. Co do żywności też nie są jakieś bardzo wymagające. Chociaż powiem wam, że jak zaczęliśmy im właśnie ciąć trawy, dużo trawy i dajemy im tą taką świeżą trawę, to oprócz, słuchajcie, tej trawy nie chcą za bardzo jeść tej karmy dla królików, więc też uważajcie, jak będziecie dawali taką trawę królikom, że może okazać się po jakimś czasie, że one nie będą chciały jeść tej karmy, więc trawy dajemy tylko i wyłącznie trochę, nie za dużo. Okej, co jeszcze, moi drodzy, się zmieniło? No, niestety, tak jak wam wcześniej mówiłem, ten starszy kogutek, ten kogutek, który był wcześniej kupiony właśnie do hodowli, niestety padł, przetrwał tamten stary. Padły nam dwie kurki, na szczęście albo na nieszczęście, ze starości, więc tutaj żaden wirus się nie wdał. Co do tego kogutka, do tej pory nie mamy pewności, słuchajcie, co się stało. Musiało coś go dopaść, może to jakiś właśnie wirus, może jakiś problem większy, natomiast no tamte kurki sobie żyją, są zdrowe, niosą jajeczka, więc trudno jest ocenić, słuchajcie, co tam się wydarzyło. Kury już siadają na grzędzie, już nie jest tak wcześnie. O, zaraz zobaczymy, słuchajcie, bo on właśnie nie fruwa na grzędę jeszcze. Natomiast, no już tutaj z tymi kurami, jak widzicie, obcuje, nic się nie dzieje, jest sam i jakoś sobie radzi. Z takich rzeczy, słuchajcie, dotyczących hodowli to chyba tyle. A jeden gołąbek do nas przyleciał, słuchajcie, zadomowił się, ale tutaj nie wiem, czy was ten temat akurat interesuje, teraz tego chyba nawet nie znajdę. Natomiast właśnie jeden taki do nas przyleciał, nawet gdzieś tam miał na obrączce, sprawdzaliśmy, więc chyba z 300 czy 400 kilometrów, albo nawet więcej, z 500 przyleciał do nas, więc kawałek miał. Coś pewnie u nas zje, pożywi się i poleci dalej. Wątpię, że zostanie, raczej będzie uciekał do domu, tam gdzie się urodził. Ważna kwestia, słuchajcie. Posialiśmy zboże, mamy warzywa. W sumie większość warzyw mamy, które takie są podstawowe, no, do żywności, żeby do pokarmu. Co jeszcze bardzo istotne, jeżeli chodzi, słuchajcie, o zboża, powiem wam, że na dzień, kiedy nagrywam ten odcinek, nie wiem, chyba 9 mamy czerwiec, jest wielka susza, słuchajcie, od półtora tygodnia praktycznie nie padało, teraz tam trochę pokropiło, natomiast generalnie tu w województwie mazowieckim pod Warszawą powiem wam, że też nie pada. Rozmawiałem z paroma rolnikami takimi, no, mniejszymi, do 10 hektarów, którzy żyją z ziemi, mówią, że jest słabo. Oni akurat mają truskawki, więc tam, no, teraz mają tą deszczownię i tak dalej, studnie głębinowe pokopane, my nie mamy tego, nie robimy takiej infrastruktury, natomiast ci, to co to mają, to wierzcie mi, że po prostu, no, szczerze mówiąc, ci, co nie mają, radzą sobie, nie radzą sobie i mają dość duże problemy właśnie związane z tym, że nie mają jak podlewać. Powiem wam, że u nas doszło do takiego paradoksu, że osoby, które się tutaj trochę tym polem, tym gospodarstwem w jakikolwiek sposób zajmują, oprócz mnie,
noszą wodę w wiaderkach, czy też na jakichś przyczepkach, słuchajcie, wozimy, żeby chociaż podlać te podstawowe warzywa, które muszą mieć tą wodę, no bo byłoby kiepawo. Więc no, myślimy, słuchajcie, o tym, że gdybyśmy ewentualnie kiedyś gospodarstwo rozwijali, co raczej się nie zapowiada, bo pomysł jest inny, o którym też się może niedługo dowiecie, to po prostu trzeba by było wykopać studnię głębinową, bo innej możliwości ja tutaj nie widzę. Jeżeli chciałby coś faktycznie robić z prawdziwego zdarzenia, wiecie, jak jest w Polsce klimat, wiecie, że czasami jest zimno, czasami ciepło, są przymrozki, raz pada, raz nie pada. Zresztą rolnikowi bardzo trudno jest dogodzić. Tak jakbyśmy mieli swoją deszczownię, byśmy mieli swoją studnię głębinową, jest dużo łatwiej niż właśnie w przypadku takim, o którym wam wspomniałem wcześniej. No ale mówię, my tego nie robimy, słuchajcie, dla jakiegoś wielkiego zysku, więc też nie poczynialiśmy aż takich inwestycji w tym kierunku. Kolejna bardzo ważna kwestia, co się zmieniło, słuchajcie, a zmieniło się dość sporo, ponieważ zaraz może mi się uda też uchwycić, urodziły nam się małe kotki. Urodziły się małe kotki, kocicy. Zaraz może ją zlokalizuję, jeżeli się to uda. I te kotki też wam pokażę. Dzisiaj jak przechodziłem rano, widziałem je tutaj na drzewie. O, zobaczcie, tu jest kotek. Tu jest kotek mały. I takie kotki są trzy. One tam gdzieś biegają. Widać chyba nawet na nagraniu, że się rusza. Nie wiem, czy to będzie widać, moi drodzy. Pochowały się, teraz się pochowały. Ale wierzcie mi na słowo, że są takie właśnie trzy kotki. Już zaczęły wychodzić. Wcześniej się schowały właśnie tam za słomą w stodole, a teraz już widzę, że zaczęły wychodzić. Teraz są z tamtej strony, nie będziemy ich może tam męczyć, straszyć. Ja je tam widzę, wy ich chyba nie widzicie na nagraniu, bo jest tam przyciemnione i nie bardzo wszystko widać. Także tak to się przedstawia. Moi drodzy, możecie napisać, czy u was jakieś zmiany w gospodarstwie, czy posialiście, coś posadziliście w tym roku, bo wiem, że ceny są straszne, ceny saletry czy czegokolwiek, słuchajcie, no po prostu polifoski dramat, więc pytanie, jak to będzie rentowne, czy to w ogóle będzie rentowne. Wiem, że wy macie dużo, dużo, dużo większe gospodarstwa i jakoś sobie tam musicie z tym wszystkim poradzić. Możecie napisać, jak wy ten problem rozwiązujecie, czy zawiesiliście może gospodarstwa, czy może działacie, a może ziemia leży odłogiem. Często piszecie mi, że macie gospodarstwa gdzieś w warmińsko-mazurskim po 30-40 hektarów i one sobie po prostu leżą odłogiem, bo wolicie iść do pracy na etat niż się męczyć i właśnie pracować w taki sposób na roli. Sami dobrze wiecie, że to jest praca bardzo trudna, bardzo ciężka, więc jeżeli chodzi, słuchajcie, o kwestie zmian, to chyba tyle, to co się zmieniło i tak wydaje mi się, że tych zmian no, obecnie jest sporo, więc prośba tylko o łapkę w górę, słuchajcie, i subskrypcję, napiszcie, jakie wy macie zdanie, czy też chcecie takie odcinki, czy nie chcecie, czy wam się to podoba, no i widzimy się już w kolejnym odcinku, na bieżąco będziemy obserwować, jak ten kogutek, słuchajcie, sobie w tej hodowli radzi, na razie jest wszystko dobrze i mam nadzieję, że tak już zostanie, więc do zobaczyska, moi drodzy, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!